Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii chciałam Wam pokazać, jak można oszacować parametry modelu potęgowego, gdzie jedna jest tylko zmienna objaśniająca i jedna w tym momencie wiadomo objaśniana. Jeżeli mamy polecenie o następującej treści, w pewnej grupie rodzin postanowiono zbadać zależność między dochodami rodziny, czyli to jest XT, a wydatkami na pewne dobro i obie cechy są wymierzone w setkach złotych na osobę miesięcznie i wiemy, że zebrane dane oraz ich logarytmy naturalne, tak je oznakowujemy, zaokrąglone są do trzech miejsc dziesiętnych i są podane w tabeli, tu są wymienione. I mamy polecenie oszacować parametry modelu potęgowego. Jest on tutaj tak zapisany i opisującego zależność wydatków na turystykę i rekreację w zależności od dochodów rodziny. Generalnie chodzi o to, że niby model jest potęgowy, a my musimy go sprowadzić do modelu liniowego. Nie jest to forma, gdzie jest dodawanie. Tutaj ten parametr strukturalny beta jest w potędze, a nie tutaj obok x-a. Jest to model, tak jak mówię, nieliniowy, dokładniej potęgowy, a my go sprowadzimy do modelu już uliniowionego, czyli zlinearyzowanego. Ta linearyzacja ma nastąpić dzięki logarytmowaniu, na przykład logarytmem naturalnym. Jak to postępuje? Jeżeli mam tak zapisane równanie, mogę zarówno lewą, jak i prawą stronę tego równania logarytmować. Po lewej stronie powstaje mi logarytm z y, a po prawej mam logarytm z przemnożenia, gdzie jest beta razy x do potęgi beta 1. Co mi to daje? Jeżeli był logarytm z mnożenia, mogę zamienić to na sumę dwóch logarytmów, gdzie jeden z nich to jest po prostu z samej bety, a drugi to jest z x do potęgi beta 1. Co dalej to idzie? Czy tam powiedzmy, co mi to daje? To, że logarytm samego x, który był podniesiony do potęgi beta 1, znoszę współczynnik ten beta 1 przed znak logarytmu i tym samym otrzymujemy zlinearyzowaną formę modelu potęgowego, czyli mam y zlogarytmowany, mam x zlogarytmowane, zlogarytmowany jest parametr beta 0 i mam beta 1. Jeżeli mam już tak zapisany model, mogę go uznać od razu za liniowy, wbrew pozorom, że tu jakieś logarytmy są zapisane. Dlaczego? Bo element jest dodawania, a żadna ze zmiennych nie jest podniesiona do żadnej z potęg. I teraz mogę to potraktować jak zwykły model liniowy, tyle że do obliczeń biorę logarytmy zmiennej y i logarytmy zmiennej x. One będą takimi moimi jakby początkowymi y-kami i x-ami do modelu. A więc ja do modelu nie wezmę x i y, który tutaj był wygenerowany, a wezmę logarytm z x i logarytm z y. A więc stosując metodę, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, będę miała w tym momencie macierz, która się składa z dwóch kolumn. Pierwsza, wiadomo, zawsze składa się z jedynek, druga z wartości x, ale już zlogarytmowanego. A nasza macierz y, która jest do metody Kamenka niezbędna, w tym momencie składa się z wartości logarytmów y, gdyż model uliniowiony wyjaśnia logarytmy y, a więc te właśnie wartości będę musiała podstawić jako y w naszym wzorze na metodę Kamenka. Żeby wszystko się zgadzało w tej metodzie, po pierwsze macierz x, która jest tutaj zapisana, musi być transponowana, czyli jeżeli mam dwie kolumny, będę miała dwa leżące wiersze, dosłownie. Potem w sposób macierzowy trzeba przemnożyć ze sobą tą macierz
z tą macierzą. W związku z tym, że ona ma dwa wiersze, tak jak tu widać, dwa wiersze, a 8 kolumn, to będę mogła przemnożyć z macierzą, która ma 8 wierszy, a 2 kolumny. Powstanie nam macierz o wymiarach 2x2. Gdy ją potem w Excelu odpowiednio odwrócimy, co będzie nam konieczne, tu widać ten zapis do potęgi minus 1, otrzymamy też macierz o wymiarach 2x2. Trzeba będzie wykonać przemnożenie zgodnie z metodą, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, x transponowany y, czyli tą macierz przemnożyć macierzowo, czy tam odpowiednio przez tą macierz y. To, co otrzymamy, jest tutaj zapisane i dopiero teraz, gdy będę miała x transponowane x odwrotne, można przemnożyć z x transponowane y, żeby otrzymać oszacowane parametry. Czyli trzeba przemnożyć odpowiednio tą macierz z tą macierzą, którą tutaj mamy zapisaną. Jeżeli macie problemy z obliczeniem macierzowym, zapraszam Was do filmów powtórkowych, również na moim kanale zapisanych przeze mnie. I to, co otrzymacie, powinno wyglądać następująco, czyli pierwsza liczba to jest oszacowany parametr alfa 0, drugi to parametr alfa 1. Czy alfa, czy beta, to naprawdę nam nie będzie robiło różnicy, czyli matematycznie można to zapisać w ten sposób, jak tutaj widzimy, to są nasze parametry, a oszacowany model w formie tej zlinearyzowanej ma następujący zapis, czyli to jest nasz oszacowany parametr, czy beta 0, czy alfa 0, a to jest oszacowany parametr beta 1. Żeby teraz, że tak powiem, uzupełnić ten temat modelu potęgowego, to ja Wam dopowiem, że nie interpretujemy jak w modelu liniowym te parametry, a jak powiedzmy sobie z tym poradzić. Jest prosta zasada, jeżeli dowolna ze zmiennych w modelu jest zlogarytmowana, to my ją interpretujemy w procent. I zarówno tutaj jest taka interpretacja w procent y, jak i x, bo obie zmienne są logarytmowane. Co to mi to daje? To, że wzrost x, czyli wzrost tam chyba było dochodu o 1%, zazwyczaj byśmy zrobili o 100 zł na jedną osobę miesięcznie. Wszystko się zgadza, ale my mamy logarytmy, czyli my w tym momencie powiemy, że wzrost wydatków o 1% przekłada się, czyli powoduje, w tym momencie zwróćcie uwagę, jest plus 1,6, czyli powoduje wzrost wartości wydatków na rekreację i turystykę przeciętnie o 1,6%. Dlaczego o procent? Bo jednostka y, czyli naszych wydatków, zostaje zastąpiona jednostką procent, gdyż nasza zmienna y zostaje logarytmowana. A więc w tym momencie ten współczynnik kierunkowy, który tutaj mamy oszacowany 1,6, możemy nazwać w tym momencie taką elastycznością naszych wydatków, bo to jest tak jakby reakcja, jak zmieni się dochód o 1%, tak, to jak się zmieni, o ile procent zmienią się wydatki na tutaj akurat turystykę i rekreację. Można by było to nazwać taką elastycznością naszych wydatków na rekreację względem dochodów. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, możecie do mnie pisać bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno się zapoznam z Waszymi problemami. Gdy będę miała możliwość, na pewno też i określę, powiedzmy, i stawkę, i po prostu, czy jestem w stanie pomóc. Jeżeli chodzi o YouTube, jak najbardziej możecie korzystać z wszystkich materiałów, które ja umieszczam na YouTubie. Jest to dla Was posegregowane w playlisty, można się z tego uczyć, przeglądać te filmy, komentować, zadawać pytania pod poszczególnymi filmami, jak najbardziej. Gdy będę miała możliwość, to odpiszę.
Tylko pamiętajcie o jednym, że obejrzenie takiego jednego pojedynczego filmu nie oznacza, że wy jesteście w stanie dany temat uznać za opanowany. Trzeba to wszystko przeliczyć kilkukrotnie, ręcznie, na wielu przykładach, żeby mieć pewność, że zdamy, zaliczymy. Także zapraszam do dalszej nauki.